Cześć, witam wszystkich fanów motoryzacji. Dzisiaj będę wymieniał klocki hamulcowe w Hyundai'u Tucsonie. Tak on wygląda, 2016 rok. Napęd na 4 koła. 2 litry diesel. 185 koni, jeśli to jest jakaś różnica. I powiem Wam tyle, że miałem już różne marki aut i wszędzie jest bardzo podobnie, szczególnie z przodu, bo o ile pamiętam, to VD chyba trzeba było z tyłu wkręcić tłoczki, nie można było ich wciskać pod żadnym pozorem. Tak samo jak tutaj w tym Hyundai, jak już jest na przykład z tyłu elektryczny hamulec ręczny, wtedy trzeba cofnąć. Ja cofam za pomocą prostownika, można też chyba za pomocą komputera samochodowego to cofnąć jakoś tam, nie wiem jak. Ja to robię prostownikiem na przykład, a dzisiaj wymieniam z przodu i z przodu jest po prostu nic skomplikowanego, bym powiedział. Ale jak ktoś nie wie i nigdy tego nie robił, to może mu się taki właśnie film przyda. Także zapraszam do oglądania. Oczywiście zaczniemy od popuszczenia kół. Pokażę Wam, jakie mam narzędzia, jakie przygotowałem, jakie będą potrzebne. Tak, zaczniemy od popuszczenia kół, ale zanim zaczniemy odkręcać koła, to Wam pokażę mój nowy podnośnik, najnowszy, jaki kupiłem. Ostatni, który miałem, użyłem go dwa razy, też podnosił 3 tony, tak jak ten jest, też podnosi 3 tony, zobaczcie sobie, od 75 mm do 505, także można bardzo wysoko podnieść samochód i też podnosić samochody z niskim podwoziem. A co chciałem powiedzieć, ostatni, który miałem, użyłem dwa razy i po prostu nie popsuł mi się w trakcie używania, nie wyciekł olej, tylko od stania. Chciałem go właśnie ostatnio wziąć, wymienić klocki, patrzę, a tam olej pod nim, kałuża oleju. Także popsuł się nie w trakcie wykonywania naprawy, na szczęście zresztą, tylko po prostu stał i wyciekł olej. Także niezły bubel. I to już był drugi mój taki sam, bo kupiłem go w Martice. Kupiłem go w Martice, to jest taki sklep tutaj w Niemczech z częściami samochodowymi. Właśnie mi się popsuł, także co mogę powiedzieć, że bez problemu mi go wymienili. Nie musiałem czekać na tam jakieś naprawy gwarancyjne czy coś w tym stylu, tylko najpierw wymienili mi na nowy, bo tak chciałem. Był mi bardzo szybko potrzebny, a później jak już zobaczyłem, że drugi raz się zepsuł, to po prostu go oddałem go z powrotem, wziąłem pieniądze i kupiłem teraz na Amazonie. Mam nadzieję, że teraz będę miał trochę więcej szczęścia. O kuźwa, kropić zaczęło. A patrzyłem przed chwilą na chmury, czy nie będzie padać. No ładnie. Dobra, ale jak już wszystko wyciągnąłem, to trudno. Będę wymieniał, nie zważając na pogodę. I tu jeszcze chciałem Wam pokazać, jakich narzędzi będę używał. Czyli podnośnik, klucze. Właśnie muszę klucze schować, bo mi szkoda, jak na nie napada, będzie ciężko je wysuszyć. Klucze mam z KS100, to jest chyba już 20 lat. Dbam o nie, dlatego mam jeszcze wszystkie, jeszcze jednego nie zgubiłem. To mam taki zestawik akurat z Lidla, Praxite. Zakrętarka z Makity. Klucz teleskopowy, którym popuszczę koła, a później dokręcę. Chociaż muszę powiedzieć, że będę musiał sobie kupić po prostu klucz dynamometryczny, bo ostatnio jak mi gościu wymieniał opony, to powiedział, że ma za mocno dokręcone. Przesadziłem po prostu. Także chyba sobie zainwestuję jeszcze w klucz dynamometryczny. Widziałem na Amazonie też jest KS-Stolz za 70 euro. Dokładnie za 69. Co jeszcze? Mam rękawiczki gumowe, żeby się za mocno nie wybrudzić. Jakaś szmatka. No i oczywiście klocki, podkładka pod kolana. Klocki nowe AT. Kupuję tylko AT, bo muszę powiedzieć, że są bardzo dobre. Kupowałem już wcześniej różne inne i nie były tak dobre jak te. Tarcze także kupuję z firmy, a to w ogóle całe hamulce. Tutaj mam nawet taki smar do smarowania tłoczków w szykawce. Później Wam pokażę, jak podniosę gumkę, to trochę wpuszczę tam tego smaru, żeby klocki były po prostu, żeby cylinder, tłoczek, żeby był po prostu, nie był suchy, był nasmarowany. A pasta wygląda tak i też jest z AT. Już ją mam też parę ładnych lat. Taka tubka wystarcza na własne potrzeby na bardzo, bardzo długo. A wymieniam w dwóch samochodach klocki i już mam też długo tą pastę. Bardzo długo. Dobra.
To co, zaczynamy. Ubieram rękawiczki i odkręcam koła. Popuszczam. Najpierw je popuszczę, później podniosę. I tak to będzie wyglądało. I tutaj Wam jeszcze pokażę właśnie. Jest do tego podnośnika oryginalnie była taka guma, żeby właśnie podkładkę ma pod kolanem, ale po co, nie? Niech sobie leży. To jest specjalne miejsce, jak w każdym aucie. I podnosimy. Sprawdzamy, czy dobrze wyszło. Weszło. Guma była. Aha, co to jest ważne? No, ten podnośnik ma dwa tłoczki, ale czy to jest wystarczające? Dobra, zapomniałem oczywiście popuścić. Człowiek jest przejęty nagrywaniem, to zapomina dużo rzeczy. Mówię jedno, robię drugie. No tak nie powinno być. Ale popuszczamy koła. Teraz są właśnie. Muszę właśnie z taką mniej więcej teraz siłą dokręcić, bo widzę, aż tak mocno nie są dokręcone. No ja to dokręcam dużo mocniej. Jednak by się przydał klucz dynamometryczny. Dobra, koło popuszczone. Ubieram rękawiczki. Rękawiczki gumowe, jednorazowe. Czasami zużyję i trzy pary, bo się po prostu rwą. Są bardzo cieniutkie, ale do tego wystarczają. Nie są aż takie drogie. Na jakiś czas wystarczą na pewno. Takie całe opakowanie, 60 sztuk. O, i teraz podnosimy. Zobaczymy, co on potrafi. 3 tony. Dobrze, że jest taki długi. Nie podnosi się aż tak ciężko. Jeszcze sprawdzam, czy jest wszystko ok. Tak, jest ok. Tak mi się przynajmniej wydaje. Wiadomo, gdyby był błeton gładki, to te koła by się lepiej toczyły, tego podnośnika. I on by sobie wtedy łatwiej tam podjechał. Jest kostka, no i on już się tak dobrze nie toczy. Dobra, zakładam teraz na zakrętarkę i odkręcam koło. Koło odkręcone. A, co jest jeszcze ważne, tutaj jest taka miseczka na śrubę, także ktoś pomyślał, żeby było gdzie nakrętkę odłożyć. Koło ściągnięte. Ja właśnie miałem samochód wcześniej umyć, ale prawdopodobnie jak będę klocki zmieniał, to upapram tą felgę i umyję samochód dopiero po wymianie klocków. Teraz już Wam pokazuję, co trzeba następnie zrobić. Następnie trzeba tutaj popuścić te śruby. No właśnie tą tutaj, żeby ściągnąć ten zacisk i żeby dostać się do klocków. Klocków bym jeszcze w sumie nie musiał wymieniać, ale chcę uniknąć wymieniany podczas złej pogody, bo do garażu nie wjadę, bo jest cały zawalony i muszę to robić na świeżym powietrzu. I wymienię dlatego teraz klocki. Mamy dzisiaj dokładnie ostatni dzień września, 30. I myślę, że to jest do... No, jeszcze w październiku pewnie też był jakiś dobry, pogodny dzień, ale sobie pomyślałem, że teraz wymienię. I wymieniam. Klocki mi wystarczają przy mojej jeździe na ponad rok czasu. Także tak, odkręcam do śruby i będziemy na bieżąco pokazywać, co kolejne, co następne, co robię. I zobaczcie, właśnie wszystko odkręciłem. Tutaj tylko są takie malutkie dwie śrubki i pokazuję je. O, takie malusie. One nie są mocno dokręcone nawet. Odkręciłem je, po czym ściągnąłem zacisk. Tutaj trzeba sobie znaleźć najlepiej, co nie jest ostre. Tutaj jest brzeszczot. Z tej strony jest ostry, ale tutaj z tą stroną, gdzie go włożyłem, akurat to jest do wyrzynarki, żeby tylko tą gumę odchylić. I tutaj już wszczyknąłem smar za pomocą właśnie tejże szczykawki. Dużo tego nie trzeba robić, wystarczy troszkę. Muszę powiedzieć, że jeszcze z poprzedniego razu tam było dość smaru, ale tak trochę świeżego jeszcze wszczykuję, żeby mi to na pewno nie zardzewiało tam. Chociaż wiadomo, jak dobre są tarcze i klocki, to ten tłuk daleko się nie wysuwa i on też nie rdzewieje. Dlatego też warto wymieniać klocki i tarcze dość często. Zobaczcie sobie, w jakiej kondycji są klocki. Jeszcze nie były najgorsze.
i się ściągam. Jakieś pół centymetra chyba jeszcze było. W sumie można było jeszcze trochę pojeździć. Ale jak mówię, ja nie chcę tego robić tam zimą czy późną jesienią, bo jest po prostu zimno. Ręce drętwieją i wtedy tego się po prostu nie da. Dobra, ja to sobie ściągnę i założę nowe. Pokażę wam, jak już są nowe założone. Aha, co jeszcze trzeba zrobić? Co jeszcze trzeba przesmarować? Tutaj tą gumę ściągam. Zobaczcie. Tutaj też jest ta śruba. O, zobaczcie, jak ona lekko chodzi. A najczęściej w autach to chodzi bardzo, bardzo ciężko. Zobaczcie, tutaj leciutko. Czasami jest tak ciężko, że trzeba nawet wybić. Jak ktoś tego nie smaruje oczywiście. O, zobaczcie, tu jest jeszcze smaru pod ostatkiem. Widzicie? Ale i tak nałożę jeszcze troszkę świeżego. Wytrę ten nadmiar. To włożę, zobaczcie. To musi tak właśnie chodzić. Z tego powodu właśnie hamulce się zapiekają. Nie tylko tłoczek jest winny, ale jeszcze tutaj te dwa wodziki, czy jakby, jak to można fachowo nazwać, prowadnice. Jak ktoś, teraz mi właśnie wyleciało z głowy, ale wiecie, o co chodzi. Także to tak, że smaruję, zakładam klocki, zakręcam i w sumie już jest prawie gotowe. Co jeszcze robię ważnego, moim zdaniem ważnego, smaruję tutaj krawędzie taką pastą ceramiczną. Tutaj, gdzie one będą jednak się poruszały, te klocki. Tutaj są takie blachy. Zobaczcie, w tych miejscach tutaj. I tutaj można czy to blachy posmarować, czy klocek posmarować właśnie tak na krawędziach. I później go tutaj właśnie wsuwam. No, zróbmy tak, żeby było wszystko widać. Dobrze to robię. Oj, nie wszedł tutaj, no dalej. Tak, i tutaj sobie teraz wskoczył już. No. I tak to wygląda. Teraz będę mógł już założyć zacisk. Czego jeszcze nie powiedziałem, bo zapomniałem. Tłoczek wciskam. Można go wkręcić. Można go ściskiem wcisnąć. Są specjalne narzędzia, żeby wcisnąć. Nawet gdzieś mam, tylko nie mogę znaleźć. Ale jak nie mogę znaleźć narzędzia, to po prostu biorę taki gumowy motek i wciskam go tutaj. Jeśli tłoczek jest niezapieczony, to po prostu da się wcisnąć. Dość ciężko idzie, ale jest to wykonalne. I wtedy nie trzeba szukać, ani kupować też specjalnych narzędzi. Można czymkolwiek to wcisnąć, co mamy tam pod ręką oczywiście. Ja to robię w ten sposób. Klocki są już włożone. Tutaj krawędzie przysmarowane. Wiadomo, ten smar kiedyś tutaj wyleci, bo to przecież wiadomo, zima, woda, temperatury. Chociaż jest to smar ceramiczny, on ma tutaj wytrzymałość do 1400 stopni. Także no niby powinien zostać. Przynajmniej na początku. Zabieram się za skręcanie. Lewa strona już jest gotowa. Koło jest przykręcone. Wszystko jest przesmarowane, zakręcone, wymienione. Teraz przechodzę na drugą stronę. Czego jeszcze nie powiedziałem wcześniej. Dobrze podłożyć sobie klocek, chyba że ma się koziołek. Można taki koziołek też, taki słupek być, powiedzmy, czy koziołek, podłożyć, kupić i podłożyć. Są takie specjalne, także ja jeszcze się nie dorobiłem. W zupełności mi ten klocek, szczerze mówiąc, wystarczy. Nie zmiażdży się pod ciężarem auta. I jeszcze może, jak stoi samochód na górce, tak jak tutaj, w tym przypadku dobrze jest podłożyć taki cleaner. To nie jest jakiś wielki wydatek. Nawet jak ktoś nie ma klienta, niech sobie podłoży jakąś tam cegłówkę, powiedzmy, kostkę brukową. Wszystko jedno. Szczególnie jeśli to jest samochód z normalnym ręcznym. Tutaj jest to skrzynia automatyczna, więc on tutaj raczej nie zjedzie, ale dobrze jest coś podstawić. Właśnie moje światło. Muszę światło przyłożyć na drugą stronę, bo już tutaj, powiem wam, nie jest zbyt widno. I muszę sobie doświetlić. Od strony auta pod spodem jest jeszcze ciemniej. Także auto podniesione. Śruby już popuściłem. Odkręcam i robię dokładnie to samo z tej strony. Teraz chciałem wam pokazać, że jednak ten smar ceramiczny daje radę, bo tutaj, o widzicie, zostały jeszcze resztki. Dużo go nie zostało, ale jest. Czyli spełnia swoje zadanie. Czyli warto smarować. To nie jest jakiś pic na wodę.
smarujemy smarem ceramicznym i nie ma dyskusji. I tak udało mi się zdążyć przed deszczem. Koła dokręcone, mam nadzieję, że o niczym nie zapomniałem. Podnośnik przetrwał pierwszą próbę. Fakt, że ostatni się popsuł podczas bezczynnego leżenia sobie w garażu. Zobaczymy, jak długo pociągnie. Ten był trochę droższy. Jakieś 30-40 euro więcej kosztował. Wygląda bardziej profesjonalnie, tak bym powiedział też. Dobra, teraz przejedziemy się. Pogoda nam się troszkę zrąbała. Zaczęło kropić, ale w sumie z nożem, nie z mokłem w każdym razie. Zajęło mi to, powiedzmy, z nagrywaniem godzinę. Gdybym nie nagrywał, zrobiłbym to prawdopodobnie w jakieś pół godziny. Może trochę dłużej. Wiadomo, trzeba wyciągnąć narzędzia i je posprzątać. Pomyć, bo niestety się brudzą. Wszystko poukładać jak było, to jednak trochę czasu zajmuje. I teraz się przejedziemy. I właśnie uruchamiamy silnik. I co ważne, trzeba kilka razy napompować, bo tłoczki były cofnięte maksymalnie do tyłu. No i żeby ktoś się nie zdziwił, że ruszy sobie, zacznie hamować, a ten samochód nie hamuje, tak należy. Kilka razy trzeba zapompować. Dosłownie wystarczy może 3-4 razy i już jest z powrotem hamulec twardy. Ale trzeba najlepiej to zrobić, zanim wyruszymy. Najlepiej zawsze jest właśnie po wymianie, czy to kół nawet, czy też hamulców, wypróbować, czy wszystko zostało odpowiednio złożone, czy nam nic sam nie piszczy. Gdyby coś takiego zaistniało, no to trzeba niestety jeszcze raz zajrzeć. O, auto za mną stoi. Trzeba uważać. Dobra. Cofamy. Póki co hamuje, nie widzę jakiejś różnicy. Żeby były hamulce mocniejsze lub słabsze, wiadomo, one muszą się dotrzeć. Na to tak mówią, że potrzeba jakieś 200 km, żeby gwałtownie zacznie hamować. No ale wiadomo, jak musimy hamować, to hamujemy po prostu, a nie, że hamulce zostały wymienione i będziemy słabo hamować. Oczywiście trzeba uważać. Tutaj ja akurat na górkach mieszkam, więc jak zjeżdżam z górki, tak czy siak muszę hamować. Muszę tak hamować, żeby wyhamować. Proste. Na płaskim terenie pewnie nie trzeba tak mocno hamować, jak tutaj w tym przypadku u mnie, gdzie ja mieszkam na górkach. Więc można, powiedzmy, na ten okres 200 km odciążyć trochę te hamulce. No ale dobra. Mniejsza większość. Jak potrzeba, to hamujemy. Jak nie musimy gwałtownie, to trochę oszczędzamy. No ja właśnie zaraz sprawdzę, czy hamują. A, hamują w sumie normalnie. Może tam trochę się przytłuściły, ale parę dobrych hamowań i powinno być już wszystko ok. I właśnie teraz zjeżdżam z górki. Przejadę się tutaj przez takie osiedle. Zobaczyć od razu, jak Niemcy mieszkają. Wszędzie są trzydziestki. To jest po prostu ostatnio tutaj 30, 40, już bardzo rzadko jedzie się przez miejscowość 50 na godzinę, muszę powiedzieć, przynajmniej tutaj u nas robili. Tutaj jest na przykład 30, tam na głównej drodze jest 50 lub 40. To jest w sumie osiedla, no to nie ma się co dziwić, gdzie jest 30. Ok, skręcamy. Klocki wymienione, samochód sprawny. Nic się nieprzewidywanego nie wydarzyło, wszystko działa. Mam nadzieję, że pomogłem. Nagrywam filmy o różnej tematyce. Trochę o mechanice, głównie o budownictwie, o życiu w Niemczech. Także oglądajcie, subskrybujcie mój kanał, lajkujcie. Jak oczywiście macie na to ochotę. A my widzimy się już wkrótce. Cześć!